jest. Ewidentnie pomoc prawa ręka Johna Laurinaitisa w sianiu zamieszania w WWE, ale mimo wszystko zostali ponownie zatrudnieni, co właśnie, można powiedzieć, potwierdza fakt, że Miz i Artrów są, można powiedzieć, na jego garnuszku, ale teraz najistotniejsze jest to, jak poradzą sobie w tym pojedynku. Przed nami starcie tag teamowe i rozpoczyna John Cena oraz Artrów, ale także starcie, które może nam wiele pokazać, czego możemy spodziewać się na Survivor Series. Jednak z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że John Cena zmierzy się z Rockiem na WrestleMania 28, podsuwa pytanie, czy John Cena będzie umiał współpracować z Rockiem i odwrotnie. No tak, to rzeczywiście najpierw ma współpracować, potem ma z nim walczyć. To rodzi pewne wątpliwości. No ale skupmy się teraz na tym, co się dzieje. Artrów zmienia się z Mizem, który jak zwykle raczej woli sobie przygotować grunt, no ale w tym wypadku na razie John Cena bez uszczerbku kontynuuje ten pojedynek i jak widać na razie skutecznie. Cała seria takich sierpowych natułów pokazał, że okej, ale rozpoczyna kolejny narożnik. I jeszcze odbicie i potężny clothesline. No i właśnie mógłby zabrać te nogi, po co suwał. Aj. No jedno uderzenie, to samo. John Cena atakuje, wracają do stójki, zablokowana głowa Miza. I co teraz zrobi Cena, czy nie zwleka zbyt długo? Miz robi zmianę z Artrufem, czy Zack Ryder również wejdzie do gry? Czy John Cena wprowadzi swojego takim partnera? Tak będzie, nie? Chyba jednak Artruf chce walczyć z Johnem Ceną. O co tu chodzi? Tak, chyba chce jego, oj. I się zaczyna. Chcesz i masz, można by powiedzieć. Nie trzeba było długo czekać. Jednak teraz, tak na dobrą sprawę, stworzył nam się tutaj bałagan, chaos. Nie wiadomo, czy mają walczyć, czy jeszcze coś tam chodzi. Właśnie, wow, ktoś ma swoich fanów. No tak, no nie jest to mocny punkt, ale ma, jakby to powiedzieć, świeże siły. I proszę bardzo. A można mieć nieświeże siły? Irish Whip i w tym momencie bardzo ładnie częstuje Artrufa. Artruf pocałował matę tylko po to, aby chwilę później już pożegnać się z matą. Ląduje poza ringiem, a Broski pozamiatał. Tak jest, pozamiatał i to skutecznie. Widzimy Artrów poza ringiem. No i jeszcze John Cena, tak jest, zmaga doping. Kontynuujemy dzisiejszą walkę wieczoru w ringu. John Cena chwilę wcześniej bardzo ładnie poradził sobie z Artrufem Zack Ryder, ale teraz problem ma Cena z wspomnianym Trufem. Tylko pytanie, do czego to doprowadzi walka siłowa. John Cena tutaj ma przewagę nad Artrufem, ale jest w gorszej sytuacji. Jednak nie wydostaje się, wykorzystuje sytuację z kolei Artruf łokieć. I Cena niedobrze się, nie do tego narożnika przyturlał, co powinien, a do gry już wchodzi Miz. Dokładnie, nie ten narożnik, tam jest niebezpieczeństwo, krótki wspólny atak, odkręcenie i wbicie, ale John Cena idealnie szedł z linii, teraz się zmienił z Zackiem Ryderem i Zack Ryder znowu na fali, bach, potężne. Kontra z dwóch nóg i, no i co teraz? No nie wie, czy sam, czy Cena. Chce Cena, żeby Cena wykończył nam, ale musi się klepnąć. W tych okularach lepiej widać, nawet młoteczki lepiej wychodzą i rozbiegę atak Miz i Artrów odczuli, ale sędzia zwraca uwagę Cenie, żeby wrócił do swojego narożnika legalnym w ringu. Jest Zack Ryder i oj, niewiele brakowało, a teraz potężny atak ze strony Artrufa. Miz dopada Zacka Rydera i może się okazać, że szala przechyli się drastycznie na stronę Awesome Truth. No właśnie, sędzia nie zauważył tego wcześniej, akcja była ok. John Cena tylko zaatakował Trufa, który był poza ringiem, on nie musiał, ale teraz był niedobrze. Niedobrze, mają jakby teraz w rękach słabszy punkt drużyny, czyli Zacka Rydera. Teraz tam John Cena, no nie wiem, czy teraz żałuje tego ruchu, odciągnął uwagę sędziego, a tam już oczywiście tradycyjnie brudne zagranie teraz Artrów. A i publiczność oczywiście skanduje za Zackiem Ryderem, no ale to nie
wystarczyć. Za plecami Zacha Ridera Arthrów naciąga Chinlock, ale już są na nogach. Mocne uderzenie. Będzie Irish Whip, podbity Arthrów. Wow. Niewiele brakowało, aby był front dropkick, ale Arthrów złapał się górnej liny i rusza z ofensywą. John Cena zmęczony. Teraz wszystko w rękach Zacha Ridera. Z kolei tu jest zmiana w Olson Truth. Jest nic, ale wcześniej jeszcze akcja drużynowa. Clothesline na górną linę i wygląda na to, że Zach Ryder ma poważny problem. No ma problem zdecydowanie tak, a jeszcze teraz Miz, który znany jest właśnie z tego, że potrafi właśnie maltretować swoich przeciwników. Miz powstrzymuje go, ach, niewiele brakuje, no w sumie nie tak niewiele. Jest trochę, oj, ale w tym momencie niewiele z kolei chyba już trzeba. Czy będzie zmiana z Johnem Ciną? Miz utrzymuje cały czas kontrolę i nic z tego. Ale niewiele brakowało, niewiele trzeba było, o właśnie, żeby to zapiąć. Ale może teraz mu się uda zmienić, ale nie. Wydawało się, że będzie szansa na zmianę, ale Miz szaleje. Teraz będzie tylko, czy Zach Ryder to widzi? Niestety nie. Potężny firmowy clothesline od Miza w narożniku. Jeszcze jakiś gest w kierunku Johna Ciny. No to jest prowokacja, to tylko nakręca Cinę, a Miz w tym momencie może zrobić zmianę, czy może wróci po Zacha Rydera. On będzie chciał wykorzystać każdą chwilę, każdą sekundę, kiedy jest w świetle reflektorów, to właśnie robi i będzie zmiana, tak jest, do gry wchodzi Arthrów, wystawiony Zach Ryder na silne kopnięcie, rozbieg i potężny big boot, przypięcie może być pod wszystkim, nie nic z tego. Jaki ambitny, brawo, wydawało się, że to już nie ma najmniejszych szans, ale jednak po tych dwóch potężnych kopnięciach jeszcze zdołał po tym drugim uderzeniu poderwać barki, w związku z tym walka jeszcze trwa, dopóki sędzia nie odklepie to wszystko możliwe. Tam widzimy szaleje w narożniku John Cena, tu jednak potężne duszenie, po taki headlock zatknięty, no ale wstajemy szybciutko. Inaczej będzie coraz gorzej, będzie brakowało tlenu, więc teraz dopóki jeszcze jest, trzeba jak najszybciej wstać, żeby wyjść z tego położenia. Oj, niedobrze jest prowadzony do tego i pozycji leżącej, a to może spowodować właśnie brak tlenu. Atakuje Zacha Rydera, cały czas utrzymując nad nim kontrolę. Jeszcze zablokowana głowa. Jednak Zach Ryder chyba daleki jest od tego, aby poddać się w tym pojedynku. W końcu on, może powiedzieć, pierwszy raz stanął w świetle reflektorów w walce wieczoru i chce to jak najlepiej wykorzystać. Mocne uderzenie od Arthrów, będzie Irish Whip, rozpędzony Zach Ryder ma szansę teraz odpowiedzieć i dzieje się tak. Podwójny clothesline, obydwaj na deskach i pytanie, który pierwszy teraz się podniesie. Ten zrobi zmianę ze swoim takim partnerem. Johnson rwie się do wejścia, Miz również, a chociaż obawia się tego, że Zach Ryder zrobi zmianę. Jest już bardzo blisko swojego narożnika. Ryder, jak niewiele trzeba, zaraz może się tutaj wylać, można powiedzieć, na palm na ring i rozbieg. Jest powalony Miz. Kolejny shoulder tackle. Wszystko w rękach Johna Ciny. Wyniesienie i nic innego teraz nie czeka Miza, jak tylko ojojoj, ty chyba też i Arthrufa. Czy będzie You Can See Me, czy wykonają we dwóch? Ma szansę na podwójne. Ale nie, teraz Zach Ryder, ale po co on go bierze, on już ledwo zipie. No może tego nielegalnego zaatakować. Nie ma moteczków tym razem. Tym razem jest You Can See Me, rozbieg i podwójne Five Knuckle Shuffle. A to może oznaczać rychły koniec. Awesome Truth, Arthrów już za ringiem, jednak John Cena teraz wynosi Miza. Będzie nie, Attitude Adjustment. Potężne kopnięcie w odpowiedzi od Miza, przypięcie. I jeszcze przytrzymał Arthrów nogę Johna Ciny. Sędzia dolicza do trzech i jest po wszystkim. Ale taki błąd sędziego, przebył blisko, nie widział, że Arthrów go trzyma za nogę. No nie sposób jest już czasami komentować te błędy sędziego. Jeszcze w geście zwycięstwa podnosi im ręce już poza ringiem. Jakby, nie wiem, jakby były w układzie, bo już nie stać go było na to, żeby poczekać na ogłoszenie
werdyktu, ale proszę, no i znowu w sposób nieczysty zwyciężają Artrów i Mist. Tu jeszcze mamy powtórkę tej sytuacji. No przecież sędzia no niby był za Mizem, no a szkoda. Szkoda, po raz kolejny w nieczysty sposób zwycięża. Ach, ta koszmarna para. Pozostaje w ringu jako przegrany, jednak należy pamiętać, że prawdziwy test czeka w sumie nie tylko jego, ale i Awesome Truth dopiero na Survivor Series, ale na to musimy jeszcze trochę poczekać. Tymczasem za uwagę dziękuję. Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Dialogi tłumaczył Rafał Tomasiak. Czytał Maciej Szklasz. That's your one.